Halo, oczywiście witam wszystkich, nie wiem, co to był zastęp, bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Czechów. witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 No Kruka, dokładnie tak, oczywiście kontynuujemy kontynuujemy. tam gdzie skończyliśmy. To ty? Nie myślałem, że jeszcze cię kiedyś zobaczę, masz nie kojarzę. dużo odwagi pokazując się tu, swego czasu chcieliśmy obedrzeć cię ze skóry. Masz szczęście, że minęło już parę tygodni i wszyscy się trochę uspokoili. Mm, Poczekajcie, bo w ogóle mieliśmy... W sensie jak... Musicie mi dzisiaj wybaczyć, bo jakby kiedy nagrywam te odcinki jest mały problem, mianowicie jest 9.20 no a ja nie zasnąłem snu, nie zostałem snu od wczoraj. Nie zasnąłem, nie zostałem snu od wczoraj. Więc delikatnie język mi się może plątać, natomiast przy życiu trzymałem mnie, yy, no nie będę ukrywać dość yy, dość dobrze kawusie, mianowicie trzecia wjechała. Mam nadzieję, że mi serducho ducho nie pęknie, choć też nie czuję się najlepiej, jak mam szczerze. Z kim my gadaliśmy w ogóle? O, z tym, z tym mieliśmy dokończyć rozmowę. To zaczęliśmy w poprzednim odcinku. Nie jestem odcinku. tego do końca pewien. Wydaje mi się, że będzie tam budynek podobny do tego oraz odpowiednik portalu. Resztę zobaczymy, gdy się tam dostaniemy. Jak można stąd najszybciej dojść do miasta? O, po prostu wróć tą samą drogą, którą przyszedłeś. Albo mógłbyś. Nie, to byłoby zbyt niebezpieczne. Wejdź do portalu? Wierdź to z siebie. No dobrze. Budowniczowie tych sal mieli własną metodę podróżowania. Hmm. Z tego, co udało się ustalić, znali sztukę teleportacji. Co w tym takiego wyjątkowego? W Kolinis znaleźliśmy <laughs> no tak, kamienie teleportacyjne. Wygląda na to, że kamień teleportacyjny ukryty w tych salach U. przynosi prosto do portu. Jednak nikomu z nas nie starczyło odwagi, żeby do nich wejść. No to co? Gdzie jest kamień teleportacyjny? <grym> gdzie jest <komnacie> ten? <grym> Trzymaj to drzwi. piwo! Ej. Kamień jest za nimi. Pokazuj mi ten kurwa, gdzie jest ten. Daj mi klucz. Chcę się temu bliżej przyjrzeć. Naprawdę, ale nie biorę za to odpowiedzialności. Nie gadaj, tylko dawaj. Skoro nalegasz, trzymaj. Dobra, dzięki. Gdzie są pozostałe kamienie teleportacyjne? Znaleźliśmy jeszcze tylko jeden mniej więcej w centrum Korinis w pobliżu karczmy martwa harpia. Tak, to już odkryłem, w ogóle ten. Możesz nauczyć mnie czegoś o magii? Kiedy tylko będziemy po drugiej stronie, chętnie Ci pomogę. Mm. Dobra, czyli jak możemy. Co robisz? Moim zadaniem jest dowiedzieć się więcej na temat strażników świątyni. Mają kamienne ciała. Ci strażnicy naprawdę posiadają zdumiewające zdolności. W jednej chwili stoją w całkowitym bezruchu, by nagle rzucić się na ciebie niczym opętani. Nie udało mi się jeszcze ustalić, jaka energia ich napędza, ale jedno jest pewne jest magicznego pochodzenia. Opowiedz mi więcej o tych kamiennych strażnikach. Wiele więcej ci nie powiem. Musieliśmy ich zniszczyć, teraz są niegroźni. Zaatakowali nas, kiedy tu przybyliśmy. Pokonaliśmy ich dopiero zjednoczonymi siłami. Obawiam się, że po drugiej stronie portalu czeka więcej takich strażników. Musi być jakiś sposób na wyłączenie napędzającej ich energii. Coś, co sprawi, że staną się zwykłymi. Jeżeli się tam przejdziemy posługami. na tę drugą. coż ty, na drugiej stronie portalu, to miała być kurwa w Koriniz. Ty to ja. W... Znaczy w tym. No, nie, no w Koriniz. W sporcie w sensie wyprzemy. to jak to, to? Czemu nie? Jeśli dobrze pamiętam, ostatnim razem. Jak, także. kamieni z tego. Powiedz mi, czego potrzebujesz. Ty, może się zrespimy w kanałach wreszcie. O, Mazurki w sumie chyba najbardziej mi się wydaje. Bo to jest jedyna... Mamy jakieś manzurki w ogóle? Zobaczę sobie, czekajcie. Eee... Tu, 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 gdzie są manzurki? Nie no, 10 mamy, to wystarczy chyba. O, też po 3 są, to kupię. Że tak nie będę żydził. Dobra. Dzięki. Idziemy dalej. Jakby dzisiejszy odcinek był oczywiście krótszy, to... No musicie mi, moi drodzy, wybaczyć. Jest jak jest, jest jak jest. Yy, no lepiej się nagrywa odcinki kiedy się śpi hey, ty. <laughs> tak jak no, ziesz, może lepiej może nie bo tak wszystko w porządku to, 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 jest, Masz wiecie, to jest zmęczenie odwagi, zmęczenie się tu. kiedy faktycznie nie jesteś zmęczony tylko jesteś niespałyś nic, to twój mózg wchodzi na taki tryb yy, jak półdetekcji <laughs> To za zabawny. jest zabawny. kluczem do wiedzy tego Starożytnego ludu. Wiesz że jesteś z faktycznie nie śpisz, jesteś taki bardzo go nauczyć. zmęczony. Inaczej ta ekspedycja ja, dobiegnie końca Ale ja tak się jak Wudesce, tak jak po budesce. Budowniczowie tak, tak. używali kamiennych tabliczek do przekazywania swojej wiedzy. I Jest jeszcze dobrze. Wiele z nich zniszczono lub skradziono no, może nawet. Dawno ciekawszy temu. odcinek będzie. Co zapisano na tych kamiennych tablicach? Zawierają w sobie całą wiedzę starożytnych. Niektórzy z nich za pomocą zaklęć zwiększali swą znajomość magii i walki. Dla kogoś, kto potrafi odczytać tablicę, to prawdziwy skarb. Możesz mnie nauczyć czytania w tym dawnym języku? Czemu nie? Przekażę ci moją wiedzę. Naucz mnie tego dziwnego języka. Zacznijmy od czegoś prostego. Nauczę cię języka wieśniaków. Teksty pisane w języku wieśniaków traktują zwykle o sprawach przyziemnych, pracy, miłości, zaopatrzeniu czy żywności. Język ten był powszechnie wykorzystywany w mieście, tak więc będziesz w stanie zrozumieć większość tekstów, które tam znajdziesz. Idź i sprawdź swoją nową wiedzę. No. Znasz już język wieśniaków. Język wojowników jest nieco trudniejszy. Teksty pisane w języku wojowników dotyczą zwykle wojny i broni. No i to jest najlepsze. Nauczysz się wielu przydatnych rzeczy. Idź i sprawdź swoją. Nauczymy. Język kapłanów jest bardzo trudny. W języku kapłanów spisane są wszystkie święte pisma objaśniające historie budowniczych. To jest tyle Każdy nie mamy. Z tych to prawdziwy skarb. O ile ktoś zrozumie ich znaczenie. 15. No to na pewno tyle nie mamy. Mamy jeden. Yy, ale wydaje mi się, że yy, o ile teraz rozumiem, będę w stanie odczytać te kamienne, te kamienne tablice, tylko czy te kamienne tablice? Kasta Wojowników wywołała gniew naszego boda. Rademes, następca został wypędzony, z jego wolą byliśmy obecni bezsilni. Dobra, Czy nie to, czy to? Dwie takie same? Chyba to, nie? Poka. Mana plus 4. Zajibi Chujowo, że sprzedałem chyba te tabliczki temu. Caturasowi, ale też nie jestem pewny, że to nie są po prostu te stare kamienne tabliczki. Poka. Mana plus 2. I też. To. Punkty trafień, Punkty trafień, Punkty trafień To by się spodziewał. Ty, no to kurde, wydaje mi się, szczerze. Że... Wydaje mi się, że już mi się to wzróciło, yy, tak szczerze, w sensie... No, no, wydaje mi się, że w 100% w nam się to zwróci, a nawet i o wiele więcej, w sensie na 100% nam się to zwróci. Yy, no bo jeżeli tak jak takie przypuszczałem, po prostu będę w stanie czytać te, te tabliczki... I będę za to dostawał różne rzeczy, no to jest zajebiście. Mam nadzieję, że nie sprzedałem ich Saturasowi wcześniej. I jeszcze jedne hey. możemy... Tych magów, kapłanów, whatever, nie? I to pewnie będziemy też w późniejszej fazie dużo znajdywać tych tabliczek. Więc zawsze będziemy mogli sobie przeczytać, a teraz mamy plus 15 życia i zawsze to... Plus 15 życia. Tup, 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 tup. Głupie, że się zużywają. Te tabliczki, znaczy, no ma to jakiś logiczny sens, bo by, no nie Hej. mogę w kółko jakby się uczyć z jednej tabliczki, ale chociaż mógłbym sprzedać tylko je. Jakby. będziemy. Po... Dobra, czyli mam się wprosta piła, mam się wpierdolić w portal, bo te chłopy tak są. No dobra. A, miałem nazywać te pliki tych, tego OBS-a, bo później będę musiał wszystko na nowo i to jest tragicznie. Czym? Czym? To jest turniczny? Może na jakiejś zaawansowanej alchemii? Yy, Mikstura szybkości, no nie, nie, nie. Destyluj gorzołeczkę. Nie, może, a zrobimy sobie może... Przekształt bagienny, ziele, łodyga, jeden. I No i skręta. Okej, okay, ciekawe, dobra. A zmieszanie tytoniu, pokaż. Z mułowym grzybem? Kurde, z miodem, poka. ci się trochę stworzyć tytoniu, jaki to ten stworzyłem. Co ja tu wytworzyłem? Użany mieszek, tutaj jakiś pitot jeszcze mamy. Nawet trzymam 3000, bo ja już jestem ustawiony do końca życia. Tytoń niebułkowy, miodowy tytoń. Kurde, powiem Wam tytoń miodowy. No, brzmi nieźle. Brzmi nieźle. Jakieś miałem taki olejek kaktusowy. No to jest. Olejek kaktusowy hey, jest szef. Jest szef co słychać. Co ty tu robisz? Co za niespodzianka. Myślałem, że cię zabili. Pojarzę. Jest straszne zamieszanie z twojego powodu, wiesz? Ledwo rozpoznałem Saturasa, taki był zły. A co z portalem? Sądzimy, że prowadzi do zaginionej doliny, w której starożytna wow! cywilizacja zniszczyła swoje miasto. Ale skała za portalem to ogromny, lity kamień. Nie ma żadnych znaków zaklęć teleportacyjnych tajemnicza Chauć. sprawa wiesz jak go uaktywnić? Chyba klucz jeden jesteś, z mogłem. zaginionych ornamentów wydaje się swego rodzaju kluczem no, będziemy też. go potrzebować jeśli chcemy dokonać jakichś Ani postępów a nie mamy? Ktoś tam miał ten klucz pasować. chyba to mi to dał, nie? w kształcie pierścieniowym portalu my oddaliśmy, oddaliśmy Saturasowi i tego przyniosłem ze sobą fragment a. ornamentu naprawdę? to wspaniale wiesz gdzie mogą być pozostałe Klicke. części? Według inskrypcji ornament podzielono na cztery kawałki. Wygląda na to, że wciąż mogą być gdzieś na wyspie. Z pomocą Merdariona przetłumaczyłem niektóre inskrypcje. Zawierają wskazówki co do miejsca ukrycia fragmentów. Masz, zaznaczyłem niektóre miejsca na tej mapie. Rozejrzyj się po okolicy. Zwracaj uwagę na stare budowle. Możliwe, że już całkiem się rozsypały i trudno będzie je rozpoznać. Oj, Mogą jaj. wyglądać rozmaicie jak wielki nieregularny głaz, kamienny krąg, mauzoleum albo coś w tym stylu. Ha, ale po co ci to w ogóle mówię? Na pewno je znajdziesz. Powodzenia. Ale się kurwa, zabawa sytuacja. Dlaczego ornamenty zostały zniszczone? Ten, S ten, ten kto to z z zrobił, portal. chciał zapobiec ponownej aktywacji portalu. Im dłużej wpatruję się w inskrypcję, tym bardziej jestem pewien, że kapłani tej prastarej kultury nie byli wcale głupcami. Mieli powody, żeby odciąć dostęp do obszaru po drugiej stronie. Nie wiemy co tam nas czeka, ale z pewnością nie jest to nic dobrego. Moki. Może. Jeśli tak, ile ich było? W sumie, czy pozostałe powinienem się znaleźć? Dobra, dobra. Ta mapa, tylko po takich, jak to mam którą mapę. No nie, tam co trzeba. Da się tak już ustawić, czy będę musiał za każdym razem ręcznie odpalać tą mapę. Ja wiem, że to jest Gothic 2 i. Czego ja się kurwa spodziewam? Aha! Yy, no to. Yy, no tak, no to kurwa super. No dobra, ale to zgaduję, że jeżeli będziemy tam badać, szukać i tak dalej, to te wielkie potwor... potwory będą nas atakować, nie wiem czy one są wielkie, nie wiem czy są potworne, może inaczej, skamieniałe gagatki będą nas atakować, a to informacją dobrą nie jest, bo one są zapewne 17 razy silniejsze niż zwykły goblin, który ze spukałem jest mi w stanie nadupcyć. No, nic no, czyli dupa z portalu właściwie, i tak realnie, co możemy zrobić, to no się cofnąć. Tylko szkoda, że zacząłem tutaj odcinek, w sensie wtedy przerwałem, ale już było 54 czy tam 56 minut, a ja nie chcę już ponad godzinnych odcinków robić. No, ale teraz będę musiał zadupcać z powrotem, mi się wydaje. I to nie jest spoko W sensie, no nie jest, nie jest Aha, i teraz, a uuu, Gothic, ty ty mnie, ty mnie zaskakujesz coraz bardziej, Gothic Dobra, zobaczcie gdzie my jesteśmy, idziemy, musimy się cofnąć, cholepka Cholepka No jest dobra, no to co, wracamy, mamy te mistury szybkości, można użyć Ale 5 minut spida dałem, także w 5 minut myślę, że się urwiemy gdzieś tam hey. Eee. Yy... Mam znaleźć zaginione części pogadamy. ornamentu dla Nefariusa. Co? Niemożliwe. Też się <laughs> Satura, nie uważaj. Nie przyniosę tutaj. A, Ty w Gdzie masz szukać? Nefarius dał mi mapę. Pokaż mi ją. Hmm. W wielkim lesie jest bardzo niebezpiecznie. Nie powinieneś iść o. tam sam. Poszukaj w Korinis kogoś, kto będzie ci towarzyszył. Nie dzięki, chcę, żeby pożarły cię potwory, a razem z tobą ornament Oddaję ci twoją mapę. Dzięki, dzięki. A co z tymi dziwnymi trzęsieniami ziemi? To tajemnica, którą staram się rozwiązać. Gdzieś za tymi górami została zaburzona struktura magii. Najwyraźniej ktoś ze wszystkich sił próbuje rozproszyć jakieś potężne zaklęcie. Obawiam się, że niedługo trzęsienia ziemi będą odczuwalne na całej wyspie. Okej... Okay. Abyś jeszcze bardziej naruszył jej strukturę? Nie, nie mam czasu na... Powiem wam szczerze, że wkurwianie Saturasu to jest moje nowe ulubione hobby w gatiku. Hej! Naprawdę. Wyszkolić eee, ognika? Eee... Dowiedział raczej nie. Okej. Okay. Kamienny strażnik, możemy coś z niego podnieść. Stara moneta. No, nie wygląda to za jakiś giga dobry artefakt. Te kamienne tablice są super. I jeszcze fakt, że umiemy z nich czytać to jest w ogóle zajebiście. Zacznijmy. co dostajemy? Znowu 5 15, 15 życia. No i koks. 5 życia to 5 życia. Ile teraz mamy? To już 20 łącznie. 20, o 20% zwię zwiększyliśmy sobie życie tak mniej więcej. Ponad 20% Także w porządku mi się wydaje. 20% spokok. Dobra wracamy. Już nie pamiętam, czy dobrze idę. Ale wiem, że trzeba szukać napisu Kamienna tablica, bo jest opa, są te tab kamienne tablice. Dobra, wydaje mi się, że z tamtą więc możemy się jeszcze tutaj udać w lewą stronę. obczaj co tu się dzieje, to mi wygląda na pułapkę. Szczerze, się to, ale... wygląda na to, że jednak to nie jest pułapka, albo przynajmniej się nie aktywowała. Ze względu na wczesną fazę gry, albo coś w tym deseń. Tutaj, o kurwa, hmm. No nic, wydaje mi się, że w sensie zra się okaże, że faktycznie tak mogę teraz aktywować ten portal, natomiast wydaje mi się, że no nie, nie, Siusiu. W sensie, no nie, chyba nie. Chyba nie. Prawda, że nie? O nie! <taki> Takie mam wrażenie. E. O kurde, ty po magiem? Co jest? No, to słyszę te. Nie, co ja właściwie słyszę? To nie są gobliny. Hmm. Coś słyszę. Hapie. Hucha. A się zacząłem bać? Cichaj zgon! O nie, 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 nie. Dobra. Najgorszy jest jednak fakt, że kurwa nic nie wid. Co jest? Zostawcie mnie. A... A... Najgorsze jest, że to jest noc i ja nic nie widzę to jest najgorsze? Zostaw mnie! Pełzacz! Uj, no dobra Wolną Pełza... bestią, czy... Chuj kim tam jesteś, to sobie poradzę Wyciągaj miecz, Bezzi Na Z... inaczej, łuk Z... Łuk, jest lepszy, proszę cię, Bezzi! Myk 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 Dużo strzał, ale może przeżyjemy, jeżeli nam się uda Yyy Trafiać A widzę, że nie trafiam, Bezzi Trafiaj Tyk Tyk O, walka jest ciężka Aaaaaa! Bezi Jest Holy shit! No to y, top... Y, top best fighting kurcze, anime, naprawdę. To była zacięta bitwa wręcz, nie walka. To była wręcz bitwa na... No, jest se, smażone mięsko. Zobaczmy na mapę. Najgorsze, że jest noc. Mówię najgorsze, że jest noc, bo słabo coś wszystko widać gdzieś i to może dużo przeszkadzać. Yy, to jest jakaś droga. To już jest yy, pewnego rodzaju sukces. Nie będę ukrywać, że, fakt, że to jest droga, yy, bo tą drogą będzie o wiele łatwiej iść. Tylko mapa. Przez drogę pójdziemy przez most, mostem do tego. Chuj i jakoś wrócimy. Możemy też iść w drugą stronę, ale to mi śmierdzi tak zwanym kłupskiem, Więc idziemy tędy. Mam nadzieję, że nie spotkamy tutaj bandziorów, rzezimieszków, bandytów. Nie, wiem, ten most, który się ten zbugował. Jak on ma? Już zapomniałem, jak on ma. Możemy skoczyć na ziemię i chyba to jest droga też w sumie, tak generalnie, na skróty. I dobra! To co? Wydaje mi się, że nie będzie już lepszej okazji na testowanie, tak naprawdę potki więc zrobimy to teraz. Jak, kiedy, jak nie, jak nie. Jak nie teraz, to kiedy? Mam 5 minut czystego sprinta i się. i sprint. Dobra. Szkoda, że nic nie widzę. Szczególnie, że jest jasno, ale... No, no i tak to się przyjemnie. Szkoda, że to tyle siana kosztuje Coś tam się świeci Poka to Nie no wyjdź proszę Nie po to tu wchodziłem Dobra pierdziele Nie chce mi się Nie, nie chcę mi się, bo tracę też czas przy okazji, w sensie na tą potkę. jak już zużyłem, to już po prostu dobiegnijmy tam, to się okaże, że będę pół, pół podheali przestaję w miejscu, szukając przejścia na drugą stronę, a wolałbym mnie. W ogóle, ciekawe czy my ten tyton jesteśmy w stanie na przykład spalić na, ten, na tej Shishi czy Shishi. O! Mikstura Dobra, my jak mapa No dobra, dobiegniemy Nie jestem pewien czy tędy faktycznie szliśmy z tym z Tym ziomkiem, ale okej okay. Tu coś jest to jest ten obóz, no nie będę ukrywać, że na razie sobie odpuszczę, że tu jest obóz. Tu jest kaczma, też sobie ją odpuścimy, nie z tego względu, że ja nie chcę tu przyjść, tylko z tego względu, że jak już wyklę to potkę, to ja chcę po prostu, szczerze mówiąc, zdobyć na, mi na, na, na miejsce. Tu po prawo jest tego, tu są bandziory na moście. Eee, dobra, tu po prawo jest farma i tu jest ten erol. Ok, już trochę biegnę, więc save'ik. I do przodu, zaraz będziemy w mieście i zaraz sobie z tym chłopem z miasta, imienia zapomniałem, yy, od razu sobie pobiegniemy do... Kurde, kadarmo. A nie miałem co jest. Od razu sobie pobiegniemy do magów wody. Nie. Do farmy Onara. Tak jest. Czyli zaraz tą i tak drogę będziemy wracać. No ale. Mission complete. Jedna przynajmniej. Teraz się jeszcze nie zgubić teraz i będzie zajebi się. Troll po prawo czyli tu jest ten teleport ogólnie. Zresztą widać jak mnie teleportuje. Kurwa jak niebieska noc. A sejwik Bez czego drugi sejwik Gites Witam witam yy, Mogę się komuś pierdzieć do spania? Zurys Kurde zła jest <grych> O kurde ale że tu wszyscy są? Co tu hey. się dzieje? Regis Kurde, Można nie wiedziałem że tu się, się wszyscy, wszyscy. Valentino, kurwe synie to Zostaw to Dobra nie mogę się zajmować wszystkim, wszystkich Nie opowiadaj mi nic. rzeczy. Eee, da, muszę kata. gdzieś się kinać, więc po prostu wpierdzielę się tutaj do niej. Yo, ty, tu też wszyscy śpią. Co jest? A tu jestem... Jestem na 100% przekonany, że kiedyś tu były skrzynki, naprawdę. Zgaduję, że... A nie, ty. Spotka się nawet nie usunęła po spaniu. No to koks. Dobra, idziemy do portowego tego. Pewnie i tak już z 5 minut jakoś minęło. 26. No, myślę, że zaraz minę na sprincior. Sejwik. Przyjemnie się biega na tym sprincie, tylko jest, tylko jest problem taki, że... A będzie jeszcze... Fajnie, że się przyjemnie biega. O! Jak perfekcyjnie w ogóle! Jak idealnie! Ani sekundy później, ani sekundę wcześniej. Perfekcyjnie kiedy wszedłem do Laresa i mogę kliknąć na Laresa. Kurde... Ale timing generalnie. i dobra, to ja myślę, że... Ogólnie, że dzisiaj sobie skończymy tutaj odcinek. Ja wiem, że ten odcinek... Nie był długi, 26 minut to krótko. I ogólnie to za dużo nie zrobiliśmy, tylko pogadaliśmy z tymi i biegliśmy przez 10 minut, ale Ale no y, dzisiaj takie warunki jakie są, jakie są, takie... jakie są, takie są. A codziennie sobie nagrywam 4 odcinki, więc y, nie ma przerwy, nie ma dnia przerwy, a mi się podoba zresztą nagrywanie. Nadal, mimo tego, że jestem zmęczony, to i tak mam ochotę zanim. pograć w gotika, bo, bo mi się po prostu niemośc. najzwyczajniej przyjemnie gra. Moi drodzy, to by było tyle. Kolejny odcinek jutro. Przypominam o łapkach w górę, komentarzach, subskrypcjach, lajki, wszystko tego owego. Dziękuję serdecznie za obejrzenie. Życzę Wam, moi drodzy, miłego dnia. Oraz miłej nocy, trzymajcie się ciepło. Ej.